dłuższy czas obserwujemy cały czas zwyżkę zwiedzającej w ogrodzie zoologicznym. Taka średnia dobra frekwencja to jest 250 tysięcy zwiedzających. W tym roku mieliśmy 288 tysięcy. Bardzo dobry rok. Ten rok był o tyle ciekawy, bo mieliśmy rozkopany cały ogród zoologiczny. Termomodernizację mieliśmy, czyli zmianę ogrzewania w ogrodzie zoologicznym z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, czyli pójście w stronę ekologiczną. No i pompy ciepła, to mieliśmy już wcześniej. W międzyczasie niestety wybuchła wojna, ceny podskoczyły bardzo w górę. Także to, co nam się wydawało, że będzie świetnym rozwiązaniem, nie do końca okazało się takim ze względów ekonomicznych. Zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Na razie z punktu widzenia ekologicznego na pewno jest to świetny interes ekologii. Nie zanieczyszczamy powietrza. Nowe rury się kładziono. Były przeszkody dla zwiedzających. Pozamykane niektóre obiekty i pawilony. Budowa akwarium też przeszkadzało. Planowo ma zostać zakończone pod koniec 2023 roku. Aż się boimy, czy się uda. No bo to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Nie tylko budowlane, nie tylko technologiczne, ale również przedsięwzięcie logistyczne, żeby te wszystkie zwierzęta, które mają tam przebywać, żyć, sprowadzić do ogrodu zoologicznego. Część z nich będą to zwierzęta, które się rozmnożyły w innych ogrodach zoologicznych. Już te staramy się przynajmniej papierowo sobie załatwiać cały czas. Inne są takimi zwierzętami, które trzeba będzie odłowić. Również zamówienie jest, ale zobaczymy, co się da z tego zrealizować. Najważniejsze dla Was z punktu widzenia tych, którzy na co dzień się tutaj znajdują i pracują, te rzeczy i te momenty, które miały miejsce w 2022 roku, jeśli chodzi o zwierzęta, i te duże, i te małe. Jak już mówimy, i te duże, i te małe, proszę bardzo, urodziła się żyrafa i urodziły się małe salamandry. Z punktu widzenia naszego przyrodniczego trudno powiedzieć, które z tych zwierząt jest cenniejsze pod względem przyrodniczym. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, ile łącznie zwierząt przyszło na świat, ile zostało przywiezionych do ogrodu, ile wyjechało z ogrodu? Cyfr takich nie podajemy z prostych względów. Tak jak mówię, jest ta żyrafa, jedna żyrafa, która się urodziła, i na przykład 150 rybek, tak? Jeśli chodzi o bezkrękowce, to w ogóle ich nie liczymy, ponieważ jak się rozmnażają pająki, to w liczbach 100-300 młodych. Dopiero zaczynamy liczyć, jak już są duże i zostają u nas. Całą drobnicę rozdajemy po innych ogrodach zoologicznych. To samo się tyczy ryb, to samo tyczy się wszystkich małych zwierzątek. Płazy, jeśli jest ich dużo, to również rozdzielamy po innych ogrodach zoologicznych. I tak, na koniec roku 2022 mieliśmy 12 gatunków więcej niż rok wcześniej. Jest to związane z tym, że sprowadziliśmy do nas, głównie tutaj chodzi o ptaki i gady. Z ptaków na przykład sprowadziliśmy piękną, krajową, zagrożoną wyginięciem malutką sowę włochatkę. Sprowadziliśmy ibisy australijskie do naszej nowej ekspozycji australijskiej. No, chcemy w końcu otworzyć tą dużą wolierę na nowym terenie i to te ptaki właśnie do tej woliery. Sprowadziliśmy na przykład arę Macao, tę żółtoskrzydłą. Sprowadziliśmy gile, które będzie można oglądać tutaj na zewnątrz tej krainy bioróżnorodności, w której się znajdujemy. Już można je oglądać, one cały czas są w wolierze. Mamy korońce, czyli największe gołębie. W tym roku jeden z młodych naszych wyjechał do Ogrodu Zoologicznego Europejskiego, a na to miejsce sprowadziliśmy do nowej pary, bo będziemy chcieli mieć dwie pary, sprowadziliśmy nowego, młodego gołębia. Rozpoczniemy od niego hodowlę. Żyrafa, która się u nas urodziła wcześniej, wyjechała do Ogrodu Zoologicznego w Ołomuńcu. Myśmy sprowadzili na to miejsce żyrafę z Hiszpanii. Wszystko po to, żeby nie było krzyżowania się zwierząt między sobą. Tu chodzi o bioróżnorodność genetyczną. Od kilku lat staramy się sprowadzić do nas
lwy angolańskie do naszych samców, które mamy. Na razie niestety nie ma takiej możliwości, bo ich po prostu fizycznie nie ma. Jak się tylko pojawią, to natychmiast będziemy je ściągać. Mówimy o samicach oczywiście. Mówimy oczywiście o samicach. A jeszcze jakieś marzenie na 2023 w opolskim zoo, co mogliby, co chcielibyście wy także, żeby mogli oglądać mieszkańcy i goście? Naszym marzeniem jest to, żeby udało się to największe przedsięwzięcie, które mamy, czyli akwarium. I żeby udało się sprowadzić to wszystko, co tam jest zaplanowane. A naprawdę zaplanowane jest bardzo bogate wyposażenie w zwierzęta. Proszę zdradzić chociaż troszeczkę, rąbek, zaciekawić. To wszyscy wiedzą, bo było to już opisywane tak ogólnie, że oczywiście te, o których pan wspominał, wielorybów nie będzie, bo to nie ten rozmiar pomieszczeń i pojemników, ale rekiny będą, oczywiście płaszki też, koniki morskie postaramy się, żeby były. I również te wszystkie zwierzęta, które państwo znają z filmów przyrodniczych lub z innych ogrodów zoologicznych, tylko staramy się też takie gatunki, które no, nie są takie reprezentowane w najbliższych ogrodach zoologicznych. Ma być po prostu ciekawie.